Jakkolwiek byśmy na to spoglądali, to jest as serwisowy. Tak, jest pomoc siatki, duże szczęście, ale to szczęście, jak zwykle mówimy, zawsze sprzyja tym, którzy potrafią wykonywać to perfekcyjnie. 20 do 20. Andrzej Kowal wykorzystuje przerwę dla swojej drużyny. Cały problem, bo później na środku i przy siatce już prawie nie ma nikogo. Przy takich zagrywkach czasami zanikają wszelkie reguły. Tak, tak. Mariusz Wlazły, Weresza bardzo mocno, no, zaczął punktować w najbardziej odpowiednim momencie dla swojego zespołu. Mariusz Wlazły. No niewątpliwie Mariusz Wlazły jest niezły punktak. W tych takich kluczowych momentach potrafi wykonać naprawdę imponujące zagrywki. Jest skoncentrowany, zmobilizowany. To szczególna umiejętność koncentracji na takie kluczowe momenty. Po raz kolejny Mariusz Wlazły. No, poradził sobie teraz Weresz, Dawid Konarski. Z tej drugiej partii. Tym bardziej, że znów zagrywa Mariusz Wlazły. As serwisowy. Coś niesamowitego. No, powiedzmy, karmi kolejnego zawodnika swoją zagrywką. Mariusz Wlazły. No cóż można tej sytuacji zrobić? To jest zrobić? Taki uciekający serwis. To nie ma w ogóle możliwości mieć jakichkolwiek pretensji do przyjmujących. To jest piłka nie do przyjęcia. Fantastyczna gra Mariusza Wlazłego. 23 do 20 i w dalszym ciągu atakujący skrzyn. No pociski, to są prawdziwe pociski w wykonaniu Mariusza Wlazłego. 24 do 20, piłka setowa. Niektórzy mówią, że gra zaczyna się po 20. Tak jest, zaczyna się, a tutaj bym miał jakieś takie porównanie. Zwykle w mięściarstwie to jest rzucony ręcznik na boisko, na ring. Tutaj trzeba po prostu dograć do końca. No to raz jeszcze Mariusz Wlazły. Udało się przyjąć jakoś tę piłkę. Lokowany Lotman. To piorunująca końcówka PGS Gry Bełchatów w tej drugiej partii. A od 20 grał jeden zawodnik. Mariusz Wlazły 2 do 0 prowadzi PGS 17, ale w drugiej zaczęli też grać rzeszowianie. Ta gra się skończyła od stanu 20 do 20, kiedy to na zagrywce pojawił się Mariusz Wlazły. Nazwijmy to tak, strzelił 5 razy i było po sprawie. Tak, no wyczyścił w takim języku sportowym, wyczyścił całe tematy w momencie, kiedy poszedł na zagrywkę. Te zagrywki były piekielnie, bardzo trudne było. Jeżeli one sprawiały Ignaczakowi problem, to znaczy, że wartość ich jest naprawdę wysoka. Ale ten set był zupełnie inny niż poprzedni. No właśnie. Dużo lepiej.